Ile? Nie mogłam wyciągnąć 70 euro, bo nie mam na tyle. 4 euro wyciągnąć kasa. 4 euro płatność za wybranie gotówki z bankomatu w Grecji. Wow. Ale zacznijmy od początku. Jak nie ma pogody, można zawsze wybrać się na drobne zakupy. No ale nie ukrywajmy, że człowiek lekko wariuje. Szybciej, szybciej. Że możesz zabrać się iść. Nie musisz czekać na mnie. Szybciej. Nic, nie muszę szybciej. Czystałam stopę, co mówię. No bardzo masz. Ty w ogóle jesteś czysta. Myślę, że jakbyś odwracał sobie majtki, to ta reszta to by można było zaoszczędzić na wodzie. Nie pamiętam. Leje jak w Irlandii. Na Irlandii tak nie pada, ej. Koniec sierpnia. Ja wiem, już co chcę. I co jeszcze chciałeś? No, tylko są jaki. No, znaczenia to są jaki tam. No jazda. Za gruby jakiś, kurwa. Tu popatrz, jakiś gruby. Weź tamten, co jest. Tamten. Pozdrawiamy do słonecznej Grecji. Wow. Ale jutro ma być słońce, także spoko. Jestem na parze. Ale jak już słonko wyjdzie i troszkę się rozpogodzi, zaczynają się głębokie, filozoficzne konwersacje. Muszę iść po koktajl, herbatę. Coś na parze. Też, bo mnie zasunąć w kurze. No to. Jeszcze raz tak zrobię. A będziesz siedział z własną laską. Bo jest już tam męczące po prostu, ile można... Sylwuś, ale już ja zawsze tak muldam. To są dźwięki tego. Jakby takie przeżywaniem doznań takich fizycznych typowo. Czym czekanie Joa dla mnie? Co takiego zrobiłem? Nie mogę sobie wydawać dźwięków podczas muldania? Koktajla? Zawsze muszę wydawać takie dźwięki. Dobrze o tym wiesz, że wydaję takie dźwięki. Tak. Wiesz o tym. Jak przygotujesz mi posiłek też. To jest najwyższe takie jak gdyby stopień uznania czegoś, że mi smakuje w danej chwili. Ja nie wiem, co to za świat to. Bianco Olimpico Resort. Bardzo fajna miejscówka. Tańszej opcji, jeśli chodzi o Grecję, nie znaleźliśmy. All inclusive. Dzięki temu nie wydawaliśmy dodatkowo pieniędzy na posiłki. Dlatego też było nas stać na wynajęcie samochodu oraz wynajem łodzi motorowej. Jest plaża z pięknym wybrzeżem. Fajną opcją jest to, że po prostu można sobie wziąć maskę, okularki, płetwy i ponurkować. Idę po drinki tutaj z plaży do tego hotelu, nie jest daleko. Można sobie spokojnie szurnąć czas do czasu i wziąć 4 na przykład. Jedzenie jest dobre. Wydaje mi się, jak na 4-gwiazdkowy hotel, to niektórzy ludzie mogliby czuć jakiś niedosyt, natomiast nam to jedzenie smakuje. Ja jem dużo frytek na wakacjach, gdyż normalnie nie jem, a Sylwia cudownie gotuje, więc ja mam na bieżąco jakieś ciekawe potrawy. Każdy, wydaje mi się, może sobie tu sklecić coś dla siebie. Jest dużo mięsnych potraw, dużo więcej mięsnych potraw, są jakieś owoce morza, są jakieś greckie przystawki, sery, także nam smakuje. Wybiorę się szybko do Nikiti, miasteczko oddalone około 6-7 km od właśnie hotelu i tam można sobie szurnąć, więc lecimy. Kurwa. Hola, Pame.
No i fajnie tutaj jest, naprawdę. Za tu jakaś gra wieczorami. Grajkowie wyciągają swoje baładajki i też dają się ponieść swojej pasji. Zapomnijcie o pączkach. Więc tutaj zawsze ludzie siedzą na tych pączuszkach. My mamy jedzenie wykupione w hotelu, więc jakoś tam namiętnie jemy na mieście. Natomiast te pączki tutaj nas intrygowały, więc chcieliśmy sobie kupić. Bardzo polecam. Były dobre, na świeżo robione, gorące. Na początku myślałam, że mówię za mało słodkie dla ciebie, a tam normalnie 3 kilo miodu na dnie. Nie, nie, dobre. Ja też nie lubię takiego słodkiego bardzo. Super były. A ten miód był zamiast cukru idealny, nie? Ja potrafię tańczyć po grecku. Jak to się robi? Chociaż jeden taniec słynny grecki, szarki. Mogę ci pokazać na stopach tylko. Nie chcę na stopach. I co to jest? Zorba to jest. Zorba, no zorba to jest, no. Już ci pokazałem. Poważnie to rozmawiasz? Już ci pokazałem. Raz. Wystarczy chyba. Ja ci zaśpiewam. Wracam do cyckania. No przecież rozmawiam i do kamery, rozmawiam do siebie, wygłupiam się, robię wszystko. Wszystko w jednym jest. Rozmawiam z tobą cały czas. Pokazałem ci, no ale przecież też nie będę pokazywał tego, to jest tajne. Idziemy już. Do pracy nie chcę, w ogóle nie chcę. Nie chcę, wiesz, nie chcę jej do domu. To co? Możesz zostać. Chyba jedzie z nami. Wow. Przejedzie tą modliszkę coś, kurde. Żeby nie było, modliszkę odstawiłem na krzaczka. Mieliśmy okazję już wcześniej zauważyć modliszkę i zresztą zobaczcie sobie sami. Modliszkę, ja pierdolę. Ale ogólnie jest. Wysiądź na innym przystanku. Siuuu, robaka zjadła, widzisz? Chcesz jechać do domu, to musisz mieć paszport. Nie do domu, nie bo nie idę do roboty. Tak jak mówiliśmy wcześniej. Nie idę do żadnej roboty. No nie idź, no co ci powiesz, to nie jest przymus. A nie idź. Każdy ma swoją, że tak powiem, tam wolę, decyzję, nie idź. To cały mi za to. No. Cały mi za to, że muszę iść. A w życiu. 11:00 dotarliśmy do domu.